Siemano, siemano, kochani widzowie. Samochód jest zapakowany, jak widać po niemieckich drzwiach. To już nie jest Volkswagen Caddy. Caddy służy u Bocka, Bocek Recycling, sklep Metal. Zapraszam na jego kanał. I co, samochód jest zapakowany, a więc czas się pochwalić. A więc, co my tu mamy? Na pierwszym planie trochę grubego. Trochę grubego, nie za dużo tego jest, ale zawsze coś do przodu. Gorsz do gorsza, będą dwa gorsze i tak dalej. Po prawej mamy kwasówkę. Tu jest aluminium, 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 aluminium i tak dalej. Niestety to mi się nie przyda, bo patrzyłem, mierzyłem, no nie, to nie jest to, co bym potrzebował, bo mam zamiar ten samochód przebudować na campero. Camper z możliwością wywozu złomu. Dobra. Dalej jedziemy. Tu mamy cienki złom. Dziękuję Patrykowi za łańcuch. Obok jest, to jest aluminiowe. Są aluminium jest. Tu jest skrzynka aluminiowa. Trochę znowuż grubszego. Tutaj mamy, w tym miejscu mamy cieniznę. Znowuż cieniznę. I mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć worków jeszcze z butelkami, bo dzisiaj mam zamiar jeszcze odwiedzić butelki. Jak widać powyżej schną wodary, bo mam zamiar niebawem się spotkać się z kimś znowu. Coś jeszcze? No nie, chyba nic, bo tam mam butelki, dzisiaj odwiedzam śmietnik. Też już rano już odwiedziłem. 5:53, a ja już byłem już po zakupach, że tak powiem. I co? Niebawem wam go pokażę, jak on wygląda, a teraz po prostu jedziemy. No to się rozbudowujemy. Zobaczymy. Tak, kabelki potrzebne, bo po prostu nie znam tego samochodu, więc lepiej mieć z sobą kabelki, gaśnice, tam trójkąty i inne sprawy, takie dziwne węcze. Ja sobie tutaj ponoszę sobie, uprzejmie donoszę. Ja sobie tutaj podnoszę. Witam pana kierunka. Cześć. Stąd chyba. A, bo tu są worki foliowe. A tutaj butelki. To butelka, butelka. A tutaj? Butelka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć butelek. Czyli jedziemy jeszcze do Auchan. Kurde. Dobra, mamy tutaj, tu jest kwas, tu jest kwas, to mamy aluminium, dobra, tu mamy, muszę się, nie, dobra, mój ulubiony sposób. Jak to się wiąże? Dobra. Aluminium. Aluminium. I podjechać z kubuszkiem, bo trzeba będzie paletę zabrać właśnie. Aluminium. O, ale tu muszę znaleźć pod gruby jeszcze to, nie. Zobaczymy. Nie
jedziesz. Chodź pan. To wystawię może najpierw te kwasówka. Psio. Ta waga. Nie będę dwa razy do kartki podchodził pisać. No na tą wagę coś położ, bo nie będę dwa razy do kartki podchodził pisać. Alumini tutaj daj. Poczekaj, i jeszcze nie. Jeszcze nie. Tylko z którymś to się chyba walnąłem, któryś to jest chyba plastikowy, bo nie ma pojęcia. Aluminium. No tak, ale nie, ale ktoś, żeby nie było, może nie cię. Kłaść, to aluminium na pewno. Widać. Nie wiem. Jeszcze. O, tylko że o. No, to normalne, że. Nie, no bo. Nie, bo nie chcę bać się. Ja mojego ukochanego złomu nie oszukam. Nawet na gram. Do ostatniej? Nie, to tu, okej. Na kłócenie się mają. Przyjechało. No, może ktoś się pokłóci. Ja nie, to są na głupoty. Nie, to są na głupoty. Tak. O, od razu lepiej i jedziemy do Oszą. Co tu to robi? No proszę. No tu zobaczcie. Kurde. To już odłożę, dobra. Jeszcze był kęcik, ale... No tego mi szkoda, no. Piękny jest. A tam projektory jak u tego. U Jacka, Jacek Cykler. Coś jeszcze tutaj ciekawego leży? O, kabelek. Już nic ciekawego dla mnie nie ma. Dobra, jedziemy z butelkami. A, jeszcze zaraz pokażę, ile zarobiłem, jak na razie. No powiem wam, że nie wiem czemu, ale to mi się podoba i chyba to spróbuję to wziąć. Odkupić. Czy też to samo ten śrubokręcik. A co tam? Ciekawe. No, nie, to jest złomowiec. Dostałem za darmo. To się przyda. Jeszcze sam nie wiem po co i czemu, ale się przyda. Fajne te szczęki. Naprawdę, nie wiem czy trzymać blachę do przyspawania, nie mam pojęcia. No i jak widać, 26 marzec, 140 zł, 143 tam z haczykiem. Malutka korekta, ten się nie myli, co nic nie robi. Czyli łącznie 194,37, bo tam została mi blacha dwa razy policzona niechcący. Jest. 200 wycelna, lepsze niż śmietana. Pod Oszą. Czas na butelkomania. Chyba dzisiaj będę w pracy jechał, do pracy jechał moim nowym samochodzikiem roboczym. Jak ja go wysprzątam porządnie, to go wam go zaprezentuję. Bo na razie niestety tam jest dużo do wyczyszczenia, że tak powiem, delikatnie. Butelki butelkami, ale wiadomo, trzeba na nich zarobić.
Pieniądze leżą na ziemi, w lasach, obok lasów, w miejscach, gdzie po prostu ludzie bywają, tam po sobie śmieci zostawiają. Zaczynamy. Jak tu szybko idzie to. W tych rękawiczkach to jednak nie jest dobrze. To idzie szybko. Zobaczcie, jak ja się bawiłem pod Biedronką czy pod Żabką. Wróć, bo teraz jest głośno w tym Lidlu i Żabce. Biedronce tam wróć też. Sztuka za sztuką. Szybko to idzie. A nie tam. Nabijanie. Czekanie. A już? No nie, już. Już zablokowałem. No jest, 12, 18. Idziemy po kolejne worki. To kolejne trzy worki, które nie będą truły ziemi. Ja tak wam powiem, że niektórzy wczoraj dostałem komentarz, czy to ja już nie mam nic do garnka, żeby włożyć. Nie mam już nic do jedzenia. Że jak grzebię po kasiokach, tam po świetnikach, po peweksach. Nie, po prostu to lubię. Szanujmy się wzajemnie. Ja tak samo mogę powiedzieć, że ten detektorysta, który to mi to powiedział, że co ty tak samo, nic nie masz do włożenia do garnka, żeby chodzić i szukać złomu na polu kogoś? Szanujmy się wzajemnie, bo to właśnie chodzi. Dobra, i działamy. Dosłownie chwila to jest. Powiem tak szczerze, to jest naprawdę rewelacyjny pomysł. Kogoś, kto to zrobił. Bo raz, że się na tym zarabia. Dwa, że się na tym panie wychodzi pod tytułem czyszczenie ziemi, czyszczenie. No. I pozdrowienka dla wszystkich, którzy zbierają śmieci, dla wszystkich, którzy chodzą po peweksach, czy tam po hasiokach, jak zwał, tak zwał. Pozdrawiam wszystkich, którzy handlują rzeczami, które otrzymali od kogoś, albo no po prostu, mówiąc szczerze, wygrzebali z tych 8 miejsc, w tym ja właśnie. Tak, tak, przyjmuję plastikowe butelki. Nie, to już nie. Zbyt duże. A nie, chyba po oleju chyba też, takie litrowe. Ale z zakrętkami? Proszę? Z zakrętkami czy bez? Znaczy lepiej bez, bo wtedy więcej starczy, więcej się zmieści. Nakrętki można przecież do tych serduszek. No tak. Wiadomo. Zbierają? Ale to się zbiera się butelkę? Tak. No to zbierać, przecież to są pieniądze. Czy tutaj będzie, mam nadzieję, że tutaj zwiększą tą kasę, że tak powiem, za to, bo na Śląsku jest po 15 groszy. Bo kolega też oddaje butelki. O, busa. Dziękuję. A no przecież w Chorwacji, w Austrii właśnie to jest normalne. Tak. Potem płaci minimy. Dziękuję, wszystko dobrego życzę. No, można. Bo to chyba właśnie u Arturze, u siebie tam właśnie chyba płacą chyba 15 groszy chyba.
nie pamiętam dobrze. Ale chyba to u ciebie właśnie. Arthur Fleming Cycling. Jeszcze jest, ominął. Kolejny raz. Teraz 11:32 dla mnie. I tak, można nimi płacić. Ale dobra, zakupy jest zrobione. Kasa wydana. Samochodzik. Powiem wam, że rewelacyjna sprawa. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeśli chcecie, oczywiście. Jeszcze raz, wszystkiego do dobrego, kochani. I trzymajcie się cieplutko.